Więc ja myślę, że będziemy jeszcze, proszę bardzo, pani radna. Jeszcze chciałbym wrócić tutaj do punktu 7. Ja chciałbym złożyć w ogóle wniosek formalny o przegłosowanie stanowiska w sprawie propozycji starostwa powiatowego w Miastoku dotyczące nieodpłatnego przekazania budynku zespołu szkół Michałowy gminie Michałowy na cele oświatowe. Panie radny, my nie mamy takiego stanowiska. Pan Janek Karczak. Ale to jest punkt 6 stanowiska w sprawie zaprzyjętowania projektu uchwały. To jest to samo by było. Znaczy, nie, to wnioski. Nie, to wniosek formalny zgłaszał właśnie. Ale... Mówiłem, że wniosek formalny zgłaszał, a przegłosowanie. Ale tutaj były głosy, ażeby jeszcze tym zająć się, ażeby się zastanowić. Ale czy świadoma się zajmowała tym? Proszę? Kto będzie się zajmowała? Proszę? Ale ja składam wniosek formalny o przegłosowanie. Dziękuję serdecznie. O przekazanie budynku bez zadania. Proszę formułuje. Proszę Państwa, ja rozumiem, że nasze obawy, że budynek Sienkiewicza 5 może będzie stał za parę lat pusty, no są uzasadnione. Demografia jest nieubłagana, ale ja jeszcze raz chciałbym zauważyć, dlaczego moje stanowisko było tego typu, że z zadaniem. My, gdyby to zadanie było naszym zadaniem, to mi się wydaje, że bardziej by nam zależało, żeby ta szkoła istniała. Ja mam jedno pytanie. Czy my, załóżmy, przenosząc gimnazjum do tego budynku, przenosząc gimnazjum, mamy jakiś wpływ na to, co będzie się działo w szkole średniej? Nie. Nie. I kto nam zagwarantuje, mam pytanie, kto nam zagwarantuje, że za 2-3 lata, a jak pan burmistrz zauważył, w 2014 40 czy około 40 osób naszej gminie się urodziło, średnio statystycznie gdzieś tak do szkoły średniej idzie około 50-60, tak powiedzmy. To kto nam zagwarantuje, że powiat będzie utrzymywał szkołę średnią, gdzie będzie w klasie do 18 osób. Bo z tych 40 to część są dzieci jeszcze urodzone i mieszkające gdzieś tam. To jest jedno. Nie mam żadnej, że tak można powiedzieć, gwarancji. No i o to mi chodziło. My, jako gmina, mamy większe możliwości, żeby o tą szkołę, mi się wydaje, po prostu zadbać w naszym interesie. Tak jak pan burmistrz wcześniej zauważył na którymś naszym spotkaniu, że my, mieszkańcy Michałowa, nie wyobrażamy sobie naszego tu miasta bez szkoły średniej. Druga sprawa. Dostosować trzeba budynek. No bo ja sobie też nie wyobrażam, że my przenosimy dzieci i obniżamy im standard. Czyli trzeba było dostosować. Żeby dostosować, trzeba włożyć pieniądze. Żeby pozyskać pieniądze, trzeba być właścicielem tego budynku. I to jest takie, że tak można powiedzieć, zamknięte koło. I ja tutaj zgłaszam też, może inaczej. Mój wniosek byłby inny, żeby tą sprawę cofnąć, wrócić do połączonej, załóżmy, komisji finansowej, oświatowej, żebyśmy się jeszcze raz spotkali, jeszcze zaprosili Radę Rodziców Przedszkola, tak, przedyskutowali wszystkie aspekty otwarte. Tylko że też musimy wiedzieć, to co ja już wcześniej tutaj zasygnalizowałem, że powinniśmy znać orientacyjne koszty inwestorskie. Te 500 tysięcy, co nam pan Grabiak sugerował, proszę mi wierzyć, ja nie jestem budowlańcem, ale ja... A czy my wiemy, jakie warunki musimy spełnić, żeby po prostu te sale dostosować do potrzeb przedszkola? Druga sprawa, tam są ściany nośne, tam nie ma praktycznie ścian działowych. Nie wiem, my to musimy wiedzieć wszystko. Po co to przedszkole, cały czas gimnazjum, panie przewodniczący, przepraszam bardzo. Jak to? Po co by to
tak, mamy punkt 7, prawda, stanowisko, słuchajcie. A my tutaj już wszyscy, tak samo rodzice, wszyscy doszukujemy się jakichś ukrytych, dziwnych rzeczy. O sprawach przedszkola, gimnazjum będziemy rozmawiać później, prawda? To co pan powiedział. I pracuje się to na wspólnych komisjach. Panie przewodniczący, ale wchodzę w słowo, tutaj jak ja wniosek formalny, ale proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja wcale nie mówię o żadnym przedszkolu, wcale nie mówię o żadnym gimnazjum przeniesienia. Tylko mi chodzi, nie po to pan radny powiatowy, pan Jan Kaczar zaszczycił tutaj obecnością, że przyjeżdża i nam wyjaśnia, żebyśmy po prostu tutaj nie przygłosowali to stanowisko. Proszę, tylko chodzi o przejęcie budynku zespołu szkół gminy Michałowo, Święcinieńcza 5. Tylko o to mi chodzi. Panie wcale mi chodzi o żadne przeniesienie gimnazjum czy przedszkola. Chodzi o stanowisko, musimy przegłosować. Proszę panie przewodniczący, nie kręci tam jedną w prawo, drugą sugerować jakieś ściany, czy tam myślę, nie powiem dalej. Wniosek formalny o przygotowanie i głosujemy. Panie, może czy tak ciężko to zrozumieć? Panie radny, ale pan Janek Kaczan powiedział, że nad tym musimy dyskutować. Nie może być to tylko jedno stanowisko. Musi być wypracowane, jak gdyby... Bo to komisja finansowa się spotkała, że już stanowisko wybrało. Proszę bardzo, panie Janku. Panie przewodniczący, szanowny panie radny Sławku, moja prośba, wycofać wniosek formalny, ponieważ powiem, że odpowiedź będzie niezadowalająca. Dlaczego? Z tym jeszcze jest związane stacja diagnostyczna, warsztaty. To nie chodzi tylko hopu, czopu o ten jeden budynek. My musimy mieć trochę czasu, to wszystko przedyskutować, przeanalizować, co w jaki sposób, że nie dzisiaj podejmujemy, przekazujemy ten budynek i tym podobne. Ale panie Janku, chodziło tylko o Szczytywicza. Ale my jesteśmy jeszcze więcej, a co z diagnostyką stacją, a co z warsztatami. Także gadajmy jeszcze, rozmawiajmy. Starosty nie będzie przez dwa tygodnie, proszę wycofać wniosek. Wycofuję, jest daleko szerszy projekt, także to przykazane tylko na ulicy Sienkiewicza, także wniosek swój wycofuję. Dziękuję. W związku z czym ja swój wniosek tego podtrzymam, to znaczy spotkać się i po prostu, bo ja też tutaj myśmy w węższym zakresie tylko jeszcze jedno pytanie, a propos tego, co pan radny powiedział. Przejąć budynek, to pytanie po co? Przejąć, żeby przejąć? Po to, żeby był nasz, gminny. I po to, żeby stał? No to co, trzeba zrobić? Dzieci, no i coś trzeba zrobić. A no właśnie, to teraz tak, jeżeli nie w... Czy tylko was nie chodzi? Panie radny, ale tutaj było... Za tym miało iść przeniesienie gimnazjum. To był dalszy, jak gdyby, wniosek, żeby przenieść tutaj, przejąć. To o przyjęciu, a nie o przeniesieniu. Ale przejąć, byle przejąć? Dobrze, bardzo proszę. W związku z czym ja zgłaszam wniosek formalny o skierowanie tejże sprawy na podobrady połączonych Komisji Finansowej Oświatowej, bo to ich pieniążki, kwestie oświatowe i zastanowienie się, bo tutaj propozycja jest szersza, dużo szersza. I dzisiejsze nasze dyskusje są w takim razie bezpieczne. Dziękuję. Ja, panie burmistrzu, rozszerzę tą komisję, żeby zaprosić rady właśnie ze szkoły, nie widzę problemów, myślę, że miesiąc odczekamy, żeby ludzie powracali z wakacji i wtedy spotkamy się, my spotkamy się w wyższym gremium, żeby to temat przygotować odpowiednio na te wspólne spotkania. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Proszę bardzo, panie radny. Szanowna Rado, szanowni państwo i szczególnie rodzice. Po tym odczytaniu tego oświadczenia rodziców, tam był taki aspekt, że jakby niektórym radnym nie zależy na dobru dzieci i tak dalej, to nie, to zupełnie nie o to chodzi. My również zastanawialiśmy się i w kręgu naszym nad tym, chodzi o co? Chodzi o to, że tych pieniędzy realnie nie ma, żeby to przedszkole nowe, na którym
należy, powstało. Więc każdy z nas tutaj jest za tym, żeby istniało przedszkole odrębnie od szkół średnich, gimnazjalnych i tak dalej, bo nie ma co tu żadnej wątpliwości co do tego, że te dzieciaki potrzebują spokoju i tak dalej, nie? Więc kwestia wyasygnowania jakichś środków, żeby jakiś tam remoncik przeprowadzić w istniejącym, to chyba wchodzi jedynie w grę, no bo kwestia wielomilionowego takiego projektu z własnych środków, tylko gminy, to jest po prostu nie do ogarnięcia, nie do przyjęcia, nie do dźwignięcia. I tylko o to chodzi. Więc ja myślę, że każdy się przychyli do tego, żeby ono istniało tak, jak rodzice chcą. I już jeżeli się nie da wybudować, dopóki się nie da, w miejscu, w którym istnieje, po nałożeniu pewnych środków. Natomiast, no, tak jak tutaj pan przewodniczący mówił, no, sprawa tego 8 punktu, no, to jest do rozważenia na komisjach wspólnych. Bo nic tu nie ustalimy, no bo to wszystko trzeba poddać naprawdę szczegółowym badaniem i przemyśleniem. No i tyle. Dziękuję. Ponieważ to był wniosek formalny, to przegłosujemy. Kto z Państwa radnych jest? A żeby właśnie ten punkt przekazać na wspólne posiedzenie komisji finansowej i oświatowej. I Panie Burmistrzu, bardzo prosimy, żeby została przygotowana szacunkowa ale jeżeli za miesiąc, to może... Myślę, że to tak szybciutko się nie da, bo to jednak jest, wymaga pracy, ale postaramy się w miarę jak najszybciej przygotować taką symulację kosztów adaptacyjnych, jak tylko to będzie możliwe. Bo jesteśmy wszyscy żywotnie tym zainteresowani. Tym bardziej, że pan Burmistrz powiedział, że to będzie za około miesiąca, to może zdążycie coś tam, prawda, przygotować. Także kto z Państwa radnych? Także kto z Państwa radnych jest, ażeby przenieść ten punkt na posiedzenie, na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Finansowej? Czyli jednogłośnie 12 osób. Przepraszam, 11 osób za. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora gminnego zespołu szkół i kawalerii. Proszę bardzo, pani radna. Ponieważ to jest moja skarga. Ja wyraźnie napisałam. Skarga dotyczy naruszenia przez pana dyrektora Jana Łukrze trzech ustaw. Ustawy o ochronie danych osobowych, konwencji praw dziecka i karty nauczyciela. I tak jak napisałam w tej skardze, wnioskuję o skierowanie tego do rozpatrzenia na Komisję Dyscyplinarną dla nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim, ponieważ tego procedura wymaga, żeby taką skargę kierować przez ręce burmistrza jako organu prowadzącego do dyrektora. Wszystko jest opisane. W związku z tym wniosek formalny jest taki, żeby Rada przegłosowała skierowanie skargi na działanie dyrektora Jana Łukrze do Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim. Dziękuję. Pani radna, ja nie rozumiem, dlatego że czy mogłaby pani nam tą skargę, bo my nie znamy tej skargi, my nic nie znamy, my nic nie wiemy, o co chodzi. Pani burmistrzu, może pan nam przybliżyć? Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Skarga, o której mowa, wpłynęła 20 lipca 2015 roku. Ona jest dosyć obszerna, to trochę już nam czasu cieka, może nie będę czytał, ale pani radna, jako rodzic skarży pana dyrektora gminnego zespołu szkół Jana Łukrze o to, że publicznie poniżył dziecko, ucznia. Na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyło się w lipcu. I tam padły stwierdzenia, rzekomo padły stwierdzenia z ust pana dyrektora poniżające ucznia, które no, są krzywdzące. Teraz tak, pani radna, pani skarżąca wnioskuje, aby tę skargę skierować do
Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim za naszym pośrednictwem, z tym, że procedura jest taka, że skarga, która była do burmistrza, powinna być rozpatrzona przez Radę. Rada może ją, przypominam, już mieć takie sytuacje, odrzucić albo skierować do komisji, czyli nawet skryć. Czyli to może nie wystarczyć. Z naszych informacji, to znaczy tak, my oczywiście pana Łukrzę zapytaliśmy, czy to miało miejsce. Pan dyrektor Łukrza zdecydowanie zaprzeczył, że z jego ust takie słowa padły. I też wiem, że kontaktował się z członkami komisji, z czymś niektórym z państwa z radnych. I też przekazywał, że zostały te słowa przeinaczone. Także ja mam tylko taką informację. I teraz od państwa zależy dalszy los tej skargi, czy my mamy ją dalej rozpatrywać, czy, bo my oczywiście przekazać ją możemy, tylko generalnie trzeba ją rozpatrzyć. Pani Doroto, ja w ten sposób powiem. Skargi dla kierowników jednostek są kierowane zawsze do Rady. A ponieważ ja muszę jest kierownikiem jednostki, to my jesteśmy zobowiązani. Rada z kolei może szybciutko jednym pociągnięciem, głosowaniem skierować tą skargę na wniosek zainteresowany do rzecznika czy tam do wojewody. Natomiast my jako burmistrz nie możemy. Rada może to zrobić na wniosek pani Doroty. Czyli to jest tak proceduralnie powinno nastąpić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Wniosek formalny. Wniosek o skierowanie skargi do komisji dyscyplinarnej. Dobrze. Więc kto z państwa radnych jest za tym, ażeby skargę skierować do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim? Proszę bardzo, kto jest za tym? Raz, dwa, trzy, cztery osoby za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To nie ma znaczenia. 4, 5, 6, 7. Czyli skarga zostaje skierowana do Komisji Dyscyplinarnej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego. A może ogłosimy 5 minut przerwy? Nie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Liczę na naszą współpracę.